bardzo serdecznie. Ten dzisiejszy dzień, piątek 12 marca, kiedy nas chcą prowadzić dwa teksty biblijne. Pierwszy z psalmu 22. Ty byłeś Bogiem moim, od łona matki mojej. I drugi fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian z 14 rozdziału. Czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Marcin Luther w małym katechizmie tak pisał. Wierzę, że Bóg stworzył mnie oraz wszystkie istoty, dał mi ciało i duszę, oczy i uszy i wszystkie inne części ciała, rozum oraz wszystkie zmysły i utrzymuje mnie przy życiu. To wszystko jedynie za swojej ojcowskiej, Bożej dobroci i miłosierdzia, bez jakiejkolwiek mojej zasługi i godności. Moi drodzy, ten dzisiejszy dzień chce nas przede wszystkim uświadomić, że Bóg nas prowadzi. On jest naszym Panem w każdej chwili naszego życia. I w tej radosnej, którą przeżywamy często, i też w tych smutnych, bolesnych doświadczeniach. W chwilach, kiedy dotyka nas cierpienie osobiste, cierpienie naszych bliskich, ale też kiedy drugi człowiek nas zawodzi. W takich momentach czujemy się dość mocno samotni. W takich momentach nie wiemy, jak sobie poradzić z cierpieniem, z bólem, z przeżyciem, które nas doświadczyło. I właśnie to jest znakomity czas, abyśmy sobie przypomnieli te dzisiejsze słowa. Słowa psalmisty. Ty byłeś Bogiem moim, od łona matki mojej. Bóg jest z nami, jest przy nas, On nas prowadzi, wzmacnia. Każdego dnia chce nam dawać nadzieję i pociechę. Każdego dnia też chce, abyśmy w duszy swojej sobie uświadamiali na nowo, że On jest przy nas, że nam towarzyszy, że nas nie opuszcza. I mimo, że codzienność, doświadczenie, przeżycia nieraz nas dotykają, mamy mieć świadomość, my ludzie wiary, ludzie, którzy wierzą i ufają Bogu, że On jest przy nas, że nas prowadzi, że nas wzmacnia, że nam się opiekuje. Jak to dalej apostoł Paweł podkreśla, czy żyjemy, czy umieramy, On jest przy nas. Jest naszym Panem, jest naszym przewodnikiem, przyjacielem, jest tym, który chce nas prowadzić przez życie. Chciałbym, abyśmy w ten dzisiejszy dzień, piątek, poszli właśnie z tą nadzieją, bo dzisiejszy dzień nie tylko jest dniem kolejnym, dniem pracy, doświadczeń, wyzwań, które przed nami stoją, ale jest też początkiem weekendu, czasu, kiedy możemy znaleźć moment na spotkanie z Bogiem w Jego Słowie, podczas nabożeństw, modlitw. Jest to znakomity czas nam darowany, abyśmy przemyśleli naszą relację z Panem Bogiem, abyśmy wsłuchali się w Jego Słowo, abyśmy zechcieli w swoim życiu coś zmienić. Ale przede wszystkim, abyśmy sobie na nowo uświadomili, Bóg jest ze mną. On jest moim przyjacielem. On mnie nigdy nie opuści. On zawsze będzie przy mnie. Bo jak to pisał Luther, On mi wszystko daje. On mi wszystko daje, ale też o wszystko się troszczy. Ja mam tylko iść w ten świat, nieść Jego Słowo, dawać świadectwo. Świadectwo miłości do Niego. A najlepszym świadectwem miłości do Boga jest nic innego jak miłość do bliźniego. Wyciągnięta dłoń, szczere, dobre relacje, dbanie o te relacje. To jest naszym posłaniem i naszym zadaniem. Dlatego, droga siostro i bracie, ten dzisiejszy dzień życzę Tobie, ale też i sobie, abyśmy go dobrze przeżyli, abyśmy wiele dobrego uczynili i abyśmy tą miłością obdarowywali wszystkich tych, którzy są wokół nas, których Pan Bóg postawił na naszej drodze. Życzę Wam wszystkim błogosławionego piątku, błogosławionego weekendu. Niech Pan Bóg będzie z nami wszystkimi teraz i na wieki. Zostańcie z Bogiem. Amen.